Studia wraz z kolejnym gościem i kolejnym tematem, a moim Państwa gościem jest pani Hanna Shen, polska korespondentka na Tajwanie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie panią redaktor. Dzień dobry, witam pani, witam państwa. No i dzisiaj zdecydowanie, dzisiaj od sobotnich wyborów na Tajwanie bardzo gorący okres polityczny. Na początku krótka wypowiedź. Zobaczmy krótką wypowiedź, krótki materiał dotyczący właśnie tych wyborów i następnie wracamy do naszej rozmowy. Bardzo denerwuję się, bo to wybór pomiędzy tym, czy chcemy być bliżej Chin, czy bliżej Stanów Zjednoczonych. Wiąże się to z sytuacją globalną. Osobiście mam nadzieję, że pozostaniemy bliżej USA, ale każdy podejmie swój wybór. Wielu uważa, że lepiej trzymać się Chin. W końcu jest to demokratyczna decyzja narodu. Wiele znanych mi osób wróciło do swoich rodzinnych miast, aby głosować. Uważam, że jest to naprawdę wspaniały sprawdzian demokracji. Mam nadzieję, że inni też wezmą to za wzór. W sobotnich wyborach Lai Ching-te z rządzącej Demokratycznej Partii Postępowej zdobył 40% głosów i pokonał Hou Yu-ich z Partii Nacjonalistycznej oraz Ka Wan-ye z Tajwańskiej Partii Ludowej. Te dwie partie opowiadają się za zbliżeniem z rządzonymi przez komunistów Chinami, które Lai Ching-te określają jako separatystę i wichrzyciela za jego postawę w sprawie, że wyspa jest de facto niepodległa i że obiecuje bronić ją przed groźbami zjednoczenia z Chinami. Nasze stanowisko w sprawie rozwiązania kwestii Tajwanu i urzeczywistnienia zjednoczenia narodowego pozostaje spójne, a nasza determinacja jest niezachwiana jak skała. Będziemy przestrzegać konsensusu z 1992 roku, który ucieleśnia zasadę zjednoczonych Chin. Stanowczo sprzeciwiamy się działaniom separatystycznym mającym na celu niepodległość Tajwanu, a także jesteśmy przeciwko zagranicznej ingerencji. Tajwan wezwał Chiny do uszanowania wyników wyborów prezydenckich oraz potępienia absurdalne i błędne komentarze chińskich władz. Rząd w Pekinie formalnie nigdy nie sprawował władz nad Tajwanem, ale twierdzi, że rządzona demokratyczna wyspa jest nierozerwalną częścią chińskiego terytorium i zbuntowaną prowincją. I my już wracamy do naszego studia wraz z naszym gościem. Jest nim pani Hanna Shen, polska korespondentka na Tajwanie. Witam raz jeszcze panią redaktor i przypominamy, że w sobotnich wyborach na Tajwanie zwyciężył kandydat rządzący już od 8 lat Demokratycznej Partii Postępowej, Lai Ching-te. Pytanie pani redaktor, co oznacza ten wybór i czy tak naprawdę realnie coś może się zmienić w relacjach Tajwanu z Chinami? No, ten wybór oznacza, że niewiele się zmieni. Znaczy, Tajwańczycy opowiedzieli się za kontynuacją. Chiny próbowały przedstawić te wybory jako wybór pomiędzy wojną a pokojem. To znaczy głosowanie na kandydata, którego wskazuje Pekin, który Pekin lubi, to jest głosowanie za pokojem, a głosowanie na kandydata, którego Pekin wręcz nienawidzi, to jest wojna i to jest wojna, którą nie Pekin miał wywołać, tylko właśnie ten kandydat. No więc Tajwańczycy tej narracji nie kupili i idąc do wyborów wiedzieli, że muszą odpowiedzieć na pytanie, który z kandydatów, a było ich trzech, tak jak państwo wspomnieli tutaj w materiale, który z kandydatów najlepiej obroni to, co Tajwańczycy zbudowali w ciągu ostatnich 30 lat, czyli dobrze prosperującą demokrację. Kto najlepiej z nich obroni, krótko mówiąc, tajwańską suwerenność. I stwierdzili, że partia, która do tej pory była u władzy przez 8 lat, to jest ten wybór jest przedstawiany jako historyczny, ponieważ nigdy w historii wolnych wyborów na Tajwanie żadna partia nie rządziła dłużej niż przez dwie tury, przez 4 lata, 4 lata, czyli razem 8. To udało się Demokratycznej Partii Postępu. To jest partia, z którą Pekin nie chce rozmawiać, więc te relacje będą na pewno tak jak były, bardzo napięte. Możemy spodziewać się prowokacji takich, jakich mamy niemal codziennie, czyli codziennie gdzieś wokół Tajwanu pojawiają się okręty wojenne chińskie czy samoloty wojenne i to na pewno takich prowokacji będziemy widzieli coraz dużo, na pewno dużo. Ale to także oznacza, że Tajwan będzie kontynuował swoją politykę proamerykańską, prozachodnią, że będzie dążył do zmniejszenia uzależnienia, zwłaszcza w gospodarce, od Chin i do wzmacniania swojej obronności. Także Tajwan wybrał po prostu kontynuację. Czyli pani redaktor, właśnie, możemy zatem stwierdzić, tutaj podsumować ten wybór, że Tajwan chce kontynuowania tej polityki zagranicznej, która obecnie tam jest.
Tak, zdecydowanie. Tajwan chce być bliżej Stanów Zjednoczonych. Dla Tajwańczyków wyborem nie są Chiny, nie jest to, co Chiny im oferują. Chiny oferują Tajwanowi model hongkongski, czyli jedno państwo, dwa systemy. No wiemy, jak to skończyło się w Hongkongu. Nad miesiąc przed wyborami na Tajwanie odbył się proces hongkongskiego wydawcy Jimmy'ego Laja. Telewizja Republika jako jedyne główne medium w Polsce pokazała film o tym człowieku pod tytułem Hongkongczyk. To był film nie tylko o Hongkongczyku, o Hongkongu, ale także o tym, jakim zagrożeniem są Chiny. Ja wiem, że w ostatnich dniach państwa, wielu Polaków ma takie wrażenie, że Telewizja Republika to jest ta jedyna, która mówi prawdę o tym, co się dzieje w Polsce, ale właśnie poprzez takie materiały jak Hongkongczyk możecie się państwo dowiedzieć także o innych zagrożeniach, czasem wydających się tutaj w Telewizji Republika, dowiedzieć się o tych zagrożeniach, czasem tych bardzo daleko, ale także mających wpływ na nas, na Europę, na Polskę. Pani redaktor, dziękujemy za te słowa. Jeszcze mam takie pytanie dotyczące frekwencji, bo pamiętamy, że w tych wyborach w Polsce, podczas tych wyborów w Polsce ta frekwencja była rekordowa i tutaj też słyszeliśmy w materiale krótką wypowiedź jednego z obywateli Tajwanu, który powiedział, że wiele osób specjalnie z innych miast przyjeżdżało po to, żeby głosować. Czy rzeczywiście Tajwańczycy się zmobilizowali? Znaczy wybory na Tajwanie, frekwencja prezydenckich jest z reguły bardzo duża. Jeszcze przed ogłoszeniem frekwencji ja oglądałam programy publicystyczne, gdzie lamentowano, że będzie zła frekwencja, bo 69%. No okazało się, że było 70, ponad 71, więc to jest dla Tajwańczyków bardzo dobra frekwencja. Polecam państwu filmiki, które są w internecie. Zresztą państwo pokazujecie je w tej chwili. Jak wygląda proces liczenia głosów. Lokale wyborcze są otwarte od 8 rano do 16. O 9 jest już podany wynik wyborów. Bardzo sprawny, bardzo przejrzysty. Każdy może wejść do lokalu. Ja weszłam do lokalu wyborczego, kręciłam filmiki stamtąd. Bardzo sprawny, przejrzysty proces. No to jest coś, z czego Tajwańczycy rzeczywiście mogą być dumni. Co wybierają? Oni chcą mieć prawo wyboru o własnym losie. To oni chcą decydować o własnym losie, a nie żeby zadecydował za nich Pekin, tak jak to zrobił w przypadku Hongkongu. Bardzo dziękuję za rozmowę. To była pani Hanna Shen, polska korespondentka na Tajwanie. Wybory, które miały miejsce w sobotę. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Drodzy państwo, już za chwilę na antenie Telewizji Republika kolejny gość, pan Jan Kantak, suwerenna Polska, były wiceminister i właśnie tematy związane ze sprawiedliwością, z wystąpieniem prezydenta Andrzeja Dudy, o tym już za chwilę. Do zobaczenia.